Cześć, z tej strony Ennek.pl, tam was w kolejnym odcinku. Tak, kurde. Jak nie zaczął? W kolejnym odcinku z serii ATG. Oni chcieli, żebym brzydko zaczął, ale ładnie zaczynam. W takim, to jest odcinek w tym czasie typowy, taki konkursowy. Rozwiązujemy konkurs. Teraz tak, z racji, że zdjęcia były opublikowane pod imieniem, nazwiskiem lub tam jakkolwiek się ktoś nazwał na Facebooku, więc będą zdjęcia pokazywane jako, że są tych autorów. Czyli ja to uznaję tak, jeżeli ktoś uznał, że, znaczy wrzucił na fanpage'a, to jego imię, nazwisko może być pokazane. Dobra, więc przejdźmy do konkursu o tytule Stacja lub Moduł Stacji. Nagrodą jest Witamy na serwerze. Dobra. Ja się nie wypowiadam w tej kwestii. Mam już pobrane. Wszyscy mają pościągane. Wszystko zobaczycie teraz po kolei. Mianowicie zaczynamy od Adama, tak? Pierwszym zawodnikiem jest Adam Wilk. Dobra. Tu widzę tak. Pierwsze zdjęcie niedźwiedź. Technik. Tak. Moduł. Tu mamy, na kolejnym zdjęciu mamy moduł. Drzewny, roślinny. Tak. Taki jakby. Drzewniarnie. Na kolejny kapitan Ennek. Chociaż o, tu jest problem, bo kapitanem jest Wichu. O właśnie. Dobra, to jest drobny szczegół. Większy szczegół jest taki, że ja nie jestem w kosmosie w ogóle. Punkty ujemne. Nie no, jak to punkt. Dobra, dalej mamy kopułę od góry. Wahadłowiec. Chromaticrafta nie telepnę do kosmosu. Chłopie. Wahadłowiec mi się bardzo podoba. Jeszcze to ATG wygrawerowane. No. Na pewno użyjemy go do tego. Do lotu na... Znaczy lotu, do kopania gazów i tak dalej. Tak mi się wydaje. Dalej mamy część stacji z padami. Jest. Oraz pusta część, stacja odgórnie, wahadłowiec z przodu i znowu niedźwiedź. Ale w cholerę paneli słonecznych, ludziska, ja was będę przestrzegał przed tym calutki czas. Nie spamcie panelami słonecznymi. Dobra. Ujmijmy to tak. Każdy panel słoneczny jest to tile entity, który sobie tyka raz na sekundę zawsze. Przejdźmy, przejdźmy do Damiana. Klopero, czyń swoją powinność. Dobrze. Następnym zawodnikiem jest Damian Pobierza z 3 zdjęciami. Aplauz, aplauz. Powiem wam, bardzo fajnie rozbudowana stacja. Tak, ta jest fajna. Jest w tym widać pracy i jest w tym... No sami zobaczcie po kolejnych zdjęciach. Znaczy ten przód to jednoznacznie troszkę wygląda, ale ja nie ten, jak to się mówi. Raczej dwuznacznie. Jednoznacznie w tym przypadku. Od razu przestrzegam, to kamaka nie będzie na stacji kosmicznej. Są co najmniej 2 powody do tego. Ujęcie jest co najmniej jednoznaczne. Ale stacja od boku bardzo mi się podoba. Albo mi się zdaje, albo ona jest troszeczkę po skosie w dół. No jest. Tak, jest. Wow, jakie dobre oko. Ale ciekawie to wygląda. O. No. Też mi się podoba. Dobra, zobaczmy dalej. No tylnej części nie zostało zrobione zdjęcie, więc jest ciężko określić. Dobra, byś zawsze o tylce chciał oglądać. Klopero. Trzecim ochotnikiem, jaki zgłosił zdjęcia do naszego konkursu, jest Dziki Skrobak z 2, 4, 6, 8, 7 zdjęciami. 2, 4, 6, 8, 7. Dobra, tu mamy screeny. Widać, że stacja jest znaczy nie to, że jest ubezwłasnowolniona, tylko ubrana, jak to się mówi, w maszyny. Protip. Mogę tylko protip dać temu, kto to dał? Dzikiemu mogę dać tylko jeden protip. F1 wyłącza GUI. Słuchaj, artysta robi, my oceniamy. Nie można już to, że to zrobił czy nie zrobił, to już nie można. Ale na przyszłość! No to skoro mamy już oceniać, to ja się pytam, po co tam jest basen Molten Manilium? Ja bym się chętnie wykąpał. Czekaj. Sprawdźmy dalej po screenach. Tu widać, że mamy launchpady na trzecim zdjęciu, bodajże na czwartym zdjęciu. Czy to są tanki z open bloków? Nie, ciekawy pomysł. Ładnie wygląda, ale kurde, ja wolę tanki z open bloków trzymać do minimum. I ostatecznie zdjęcia stacji z zewnątrz. Ja wiem, że ciężko jest samemu zbudować tak dużą stację, zwłaszcza samemu. Można zawsze platformę z kamienia 9×9 pieprznąć i nazwać to modułem, nie? Ej, plus 50 do punktów za odwagę. Mi się podoba. Ładnie to wygląda. A mi się lubią dzieci. Raz będzie łaju. Nie, dobra. To jest za głośne. Dawaj, walanie. Dobra. Czwartym ochotnikiem, jaki zgłosił się do naszego konkursu, jest Krzysiek Krykwiński z 2 tylko zdjęciami. Ciekawe, że tak mało. Oto w komentarzu była przedstawiona koncepcja modułu, nie? Na warp core'a. Tylko od wewnątrz. Nie. Znaczy, za ciemno, no. Znaczy, my mamy koncepcję zawsze jasno. Tak, lubimy jasno. U nas jest biało. Mi się podoba, ale ja siedzę, kurde, w Crystal Stone, który jest z reguły szary. No. A mi się nie podoba, ponieważ mam na to trochę inną koncepcję, która myślę, że wyszłaby lepiej. Zobaczymy. Challenge accepted. Dziś misio przedstawi wam warp core'a. Chwileczkę. Ja mam do ciebie pytanie zupełnie z innej beczki. No. Czy mogę usunąć maszyny z Magnetykrafta w bazie? Magnetykrafta, jak zastąpisz je czymś równie dobrym? To tak. Ekstraktor z rotarek. Dobra, dajemy dalej. Wbija i zmieniamy. Dobrze. 5. na 7 ochotników jest Michał Mizgajski. Dosłownie Michał. Tyś to dobrze nazwał? Ja kopiowałem, chyba że zjadłem literę. A, dobra. No. Z 5 zdjęciami. Pierwsze zdjęcie. To mi przypomina rosyjską stację Mir. Tak. A mi to przypomina... To jest komplement, bo jest dużo ładniejsze niż rosyjska stacja Mir. Brakuje jeszcze sierp. Nie. To jest, powiem ci, nikt tak nie buduje stacji, ale... W którym miejscu ci to przypomina stację Mir? To chodzi o rosyjską konstrukcję, nie? A ja powiem z kolei tak. Ograniczyć panele słoneczne. Mimo, że fajnie wyglądają, nie? Bo fajnie wyglądają, to mimo wszystko lepiej jest machnąć jeden wielki rdzeń reaktora. Mimo wszystko. Nie wiem, jak się ekspert misio na to wypowie. Dobra, ale tak, mamy tu kilka modułów, z tego co widzimy. Mamy roślinki, coś tu jeszcze mamy, solar mamy, landing pad mamy, jakieś centrum u góry, gdzie mamy widoczność, połączenie konektorami. To mi się podoba też. Ciekawa opcja, ciekawa. Nie ma okien, ale ciekawa opcja. Okna to są słabości strukturalne. No. Popatrz na to z innej strony. Nie ma okien, masz biały pokój, drzwi nie mają klamek. Wystarczy jeszcze gąbką to wypieprzyć. A ciebie włożyć kaftan. No nie, te łączniki doków mi się bardzo podobają. Przedostatnim śmiałkiem, jaki raczył nas zaszczycić swoimi zdjęciami, jest Mikołaj Hasik, który ma 2, 4, 6, 8 zdjęć. 2, 4, 6, 8. 8, tak, 8. I tak, tu została wykorzystana Chisel i Jezu, jak się to nazywało na Bits, jakoś tak się to nazywa. Chisel and Bits? Niemożliwe na tej wersji. Niemożliwe. Ja nie wiem. Stacja została Carpenter bloki i Chisel, to wszystko. I Forge Multibart jedynie. To nie są Carpenter bloki. Nie, to nie mogą być Carpenter bloki, to jest coś innego. To jest jakaś dodatkowa aplikacja. Jakiś chunk coś. Ty no? To jest jakieś takie dziwne. Tylko, że mając już takie możliwości, czemu moduł zamiast być okrągły jest wieloboczny? Bo ciężko, bardzo ciężko jest uzyskać proporcje idealnego koła. No. Ale zobacz, że to jest typowo spłaszczone, tak jakbyś wziął, nie wiem... Czy może FOF robi taką... Znaczy, nie to jest wiem, czy to jest użyty nie, FOF nie robił czegoś. Może to jest po prostu plastyczne, bo to jest nieregularne. No ale dobra, to w wypadku rotacji miałbyś zmienne przeciążenia, miałbyś trochę problem. Scentrowane kółko byś miał dosłownie. Znaczy nie tyle, że scentrowane kółko, co miałbyś zwiększone obciążenia w niektórych miejscach. To jest plazma. Patrząc fizycznie, ale to nie jest kerbal. No tak, ale wiesz... Jeszcze. Jeszcze czepiacie fizyki, Jezus Maria. Jakby fizyka w Minecrafcie miała kiedykolwiek znaczenie. Ale ja to podsumuję, ja to kuźwa podsumuję. To jest tak, starał, ale nie wyszło, według mnie. Chciał dobrze, a wyszło jak zwykle. Nie, koncepcja bardzo dobra. Bardzo koncepcja dobra, tylko nad tym trzeba... Przy takiej możliwości to trzeba trochę więcej czasu. Ja to rozumiem, że trzeba więcej czasu po prostu nie miał, nie? I po prostu... Ale weźcie pod uwagę to... To było robione o godzinie 1 w nocy 30. No, ale weźcie pod uwagę to. Kazaliście zrobić bazę w Minecrafcie. Dobry artysta nawet z gówna nic nie wyrzeźbi. Chyba odwrotnie. Nawet dobry artysta z gówna nic nie wyrzeźbi. A gówna wyrzeźbi nic dobrego z artystą. Dobra, przejdźmy do kolejnego. Stranie do gara zawsze na propsie. Las. Dokładnie. No dawać, ostatni. Ostatnim naszym śmiałkiem, jaki raczył nas zaszczycić swoimi zdjęciami, jest Piotr Marcinkowski z 5 zdjęciami. Z czego 2 pierwsze są co najmniej małe. What the fuck? Czy to są thumbnaile? 2 pierwsze to są thumbnaile, what the fuck? Może lubi cicho. Czemu to... Elek, czy ty czasem skopiowałeś miniatury z Facebooka? Mogło tak być, ale widać. Za to pół punkta jest, no. No przez ciebie, cholera. No ale tak. No, ale patrząc na wnętrze, to tak trochę ciasno. Troszeczkę. A będziesz tam mieszkał, to ma być pokój techniczny. ASS? Tam też jest ciasno, jak... No. Misio. Słucham. Cramped environment -5. Tak. Will go berserk. Powiem wam tak. Z zewnątrz. Ciekawa konstrukcja. Takie kafelkowe trochę. Dla mnie jest trochę tak bardziej w negatyw idzie niż w neutral. Tak, za bardzo kafelkowe. Zlewa się wszystko. Za dużo. Powinno może nie, że zlewa się, to jest ale takie, przez to takie... się tak wyróżnia tak. Inaczej i odznacza, tak? Tak. No tak nie jest to typowe, jest to... ale... Tak. Wracając, Enku, do twojego argumentu, pamiętaj, że na ASS jesteś w stanie się położyć i w poziomej pozycji się przemieszczać. I wtedy potrzebujesz 1 na 1, a dobra, tak nie zrobisz. W kosmosie nie ma orientacji, nie ma poziomu i pionu. W poziomej względem stacji. Poziomej względem stacji, czyli teoria względności. Dobra. So, to teraz tak, chwila cięcia, my teraz się zastanowimy, albo po prostu podejmiemy decyzję. Bez cięcia. Tak, wszyscy upierzyli się. Nasza stacja wygrała. Dobra, krótko i na temat. Cięcie. Dobra, mamy wynik. And the number one. And the winner. Endku nie ustaliliśmy. Nie zdążyliśmy. Jak nie? Przecież było powiedziane. Numer dwa. Ja się wypowiedziałem. Numer dwa. Wszyscy powiedzieli. Numer dwa. Ja powiedziałem. Czyli, dobra, ja jestem za numerem 2, Misio jesteś za numerem 2. Kto? Paczlo za numerem 2. Klopero? Mnie to puka. No właśnie, bo i tak jest, przeważa punktów. Duże propsy masz też Adam Wilk. I na pewno ten, na pewno przy jakichś tam przyszłych konkursach, czy coś takiego, czy przy wolnym okienku, jak będzie tylko opcja możliwa, to będziemy Cię zapraszać na serwer. Teraz tak, zwycięzca Damian zostanie poinformowany na Facebooku, co i jak dalej. Dla reszty mówię Wam, że jeszcze nie koniec. Macie od teraz czas polecieć na Muna i tam zbudować swoją stację. W momencie, kiedy ocenimy, znaczy już powiem, kiedy jest konkurs, wtedy zaczniecie wysyłać. Ale do tego czasu macie czas, żeby sobie porządnie zaprojektować. Możecie popatrzeć po internecie i tak dalej. Ale też dobrze jest, jak wasza inwencja jakby tam była. Zaprojektować mniej więcej, żeby to miało właśnie, właśnie taki masywny... Ale do chromy i tak nie wejdziecie. Zawierało detale i tak dalej. Pozostałe prace są bardzo dobre również, według mnie, ale ktoś musi wygrać. Kogoś trzeba ujebać. Niestety. No niestety. Wygrał kto wygrał, więc nie będziemy tu już dłużej przedłużać, a teraz przechodzimy. Także pamiętajcie, możecie już zacząć budować, lecieć Creative obojętnie, Moon. Mogą być moduły podzielone na sekcje i tak dalej, lądownik, jakieś sekcje solarna, zasilanie, cokolwiek. Nie musi być blok wykorzystany z moda, tak? Tu macie na przykład to łączenie. To łączenie jest zrobione blokami zwykłymi. W przypadku dużego monumentu, czy tak jak tutaj, takiego pierścienia, to wygląda wtedy efektownie i ładnie. Naprawdę ładnie wtedy wygląda. Czy nawet jakiś reaktor, który byłby na Księżycu, ale nie taki z kominem, bo tam nie ma powietrza. Rozumiecie, żeby nie było. Z kominem. Czekaj, chyba że... Nie. Chyba że do komina wpuścisz rury, które wpuszczają powietrze. A na cholerę to jak byś chciał wymieniać ciepło wtedy? Słuchaj, ciepło grzałoby stację. It's a kind of magic. Magic. Fucking magic. Dobra ludziska. Z konkursu to tyle. Jeszcze będzie chwilę odcinka. Także żeby nie było, że nie było stacji. Cięcie. Teraz pora na ogłoszenia parafialne. No i jesteśmy na sezonie, gdzie Klopero walczy z komputerem. Pobrał nie swój program, ale wam pokażę. Ale jest konieczne, że tak powiem, do pisania programów. Można go pobrać z GitHuba. Nie pamiętam. Jak znajdzie, to da w komentarzu pod pamiętam linka. A co on... Tak jest. A co on robi? Wyświetla każde dostępne metody dla każdego dostępnego komponentu. Na przykład file system to jest któryś z tych dysków, które są w komputerze, albo dyskietka. No. Jak się popatrzysz na dół, Enek. No, tam są dwa dyski twarde i jedna dyskietka, nie? Oprócz tego jest klawiatura jako komponent, jest ten adapter jako komponent, jest Tank Controller Upgrade tutaj w tym jako kontroler oraz adapter, jak się styka z jakimiś blokami, może wyczytać inne bloki jako komponenty i każdy inny blok może mieć swoje własne, że tak powiem, metody. No i teraz na przykład wybierzmy sobie GPU, nie? A w cholerę innych komponentów i damy sobie info. I to nam po prostu opisuje, co GPU może mieć. Opis, problem jest taki, że opis mają tylko i wyłącznie komponenty z Open Computera, czyli na przykład damy sobie Crystal Tanki i info, to niestety mamy tylko, że to, że jest w cholerę funkcji. Musiałoby być dodane z palca, że tak powiem. Tak jest, bo chcę zrobić taki program, który będzie szczytywał ilość rzeczy, jak jest powyżej 75, to wyłącza hydrokinetyki, które będą grindowały kanole. Natomiast jak jest poniżej 50%, to je włącza, żeby była jakaś histereza, nie? Number specific site. No i ten tank controller jest potrzebny do tego. Także ten komputer, który tutaj stoi, to jest taki ogólnie potrzebny do pisania programów. Natomiast można po prostu stawiać jakieś takie słabsze maszynki. Czyli kiedy nam będą potrzebne. Prezentujesz? Nie mam pojęcia, za 3 odcinki może. Ja się do tego muszę zabrać i przysiedzieć na tym. Znaczy, mogę pokazać program, który napisałem wcześniej, zanim jeszcze zacząłeś tu grać. Czekaj, który to był. Nie, on jest w MNT. Czekaj, MNT, jak się nazywa? B31, czekaj. I tutaj mamy tylko template Lua. Jeszcze szczytuję jak ze starych dysków. No. To jest, znaczy on wszystkie czyta, bo tyle, mam na dyskietce ten program. Żeby ten lubrykant wskazywało, więc... Tak, tak jest, ale kluczu to być tylko pokażę. Czyli inaczej by się tutaj zabarwiło i w sumie tyle, nie? No i to jest to. Nic więcej. Ale jest Wild Rudu, jak się przypatrzysz. Czyli klopero nie pisze programów bez Wild Rudu. Czemu? Wiesz, mogę zrobić zawsze go to, to będzie o wiele gorsze. To ja się zabieram za budowanie rakiety, która poleci na Księżyc. Do tego będziemy potrzebowali Planet ID chipa, którego musimy uzbroić w datę. Czyli jednak tym samym musimy tutaj wrzucić tu. Więc widzimy się zaraz. Ok, gdy mamy skraftowany Planet ID chipset i zbudowaną rakietę, 3 siedzenia mniej więcej, tak jak widzicie. Otwieramy Computer Guidance, stąd wychodzimy. Select Destination. W tym przypadku jest to Earth, Moon i ustawiamy Select. Mamy selektowane, wtedy mamy naznaczone. I teraz co? Musi nam się datować. Czyli umieszczamy tu. No. Czy nam się nie datuje? Czy energii nie miał? Powinno nam się datować. Najwyżej polecimy bez tego. No co? Dobra, w tym odcinku lecimy testowo. Sprawdziliśmy z misiem paczlo, niestety nie da się załogowo wystartować. Chyba, że my rakietę źle zbudowaliśmy. Lecę z pustym ID chipsetem. Patrzcie, pusty. Powinno się go tam ładować. Nie wiem, czemu to nie działa. To co, panowie? Do zobaczenia. No. Enku, tylko jest misja otworzyłeś? Otwarte, patrzę na niego. Ten, otwarte. Ja patrzę na niego, Upewnij się. Ty bo ostatnio startowałeś z zamkniętym. Are you sure about that? I'm sure. To jest trust. I'm sure about that. No zrobiłem taką większą rakietę, żeby było realistycznie, że ona musi gdzieś tam dolecieć. Wow. One small step achievement. Downloading terrain. Space. No to pozbyliśmy się ręka, panowie. Większym trasem rakieta dużo szybciej opada. To pozbyliśmy się ręka, panowie. Zamykamy baz lądowania. Tak jest, baza dla nas jest. Dobra, to robimy imprezę, tak? Step to mapet. Don't be so shy. Perfect. Tak, dokładnie. Zapomniałem, że to nie księżyc, że to nie stacja. Cześć, misio. O mamo, serio. Widzisz, jak teraz wygląda księżyc? Misio się tu teleportował. Bo jakby wygląda... No. No rakieta była trzyosobowa. Dobra, coś to teraz ja chcę sprawdzić, jak wygląda tutaj organ. Jezus Maria. Mi się wydaje, czy to tak szybko kopię tutaj? Nie, bo masz z bazy tego hejsta. No, hejsta trójkę. Cynabar. Ziemia. My się tepnęliśmy i nie mamy achievementu. Kol. Trzeba zobaczyć, są bloki z modów. Tylko jest problem. Oj tam, oj tam. Zinc ore, Magnetic Craft. Tam jest dziura. Chromaticraft się spawnuje na księżycu. Misiu? Misiu? Który? Pylony? Jaki tam jest krater wielki. Jak te pylony? To są takie w ścianie. Bez sensu. Ja potrzebuję pylony, żeby się gdzie indziej osiedlać. Jest iron. Gdzie? O, Nouda. Aura Nouda. Na księżycu. No to się pojawia wszędzie. Czyli nie jest tak źle, jeśli chodzi o księżyc. Planeta. A i właśnie. Advanced Rocketry tak wyglądają. Planety. Teraz tak, wszystko zostało dodane, że... Znaczy w nowej wersji zostanie dodane, że będą zaćmienia, eklipsy. I że będzie to bardzo ładnie wyglądać. Ziemia. To co? Czekaj, czy ja mam wystarczającą ilość paliwa? Żeby... O, spokojnie. Nie musiałem brać ze sobą tanka. Czy ty latasz paralotnią po księżycu? Nie. Spoko, spoko, to jest very legit. To tak ma być. Krater? O, jest krater. Co to za krater? Jest dobrze. Już lecę do krateru. Czy na dnie krateru coś się znajduje? No nie wiem, jeszcze nie eksplorowałem księżyca. W sumie nic. Mała dziurka. O, tu jest iron. Chłopie, mamy 23 000 irona w systemie przez te rakiety rękowe. 22, nie oszukuj. No, Jezu. Nie oszukuj. Skubiłem się. Cholerna różnica. Właśnie ci mówiłem, w tym tęczu. W tym tęczu? Buzię widzę w tym tęczu. Jest rakieta. Trzeba jakiś świecący blok dawać, gdzie jest rakieta, bo nigdy nie wiadomo. Nad czym? A właśnie, misio się zastanawiał, Enek. Nad tym, co było, jakbyście tym warpem się teleportnęli nad chromę. Warpem nad chromę? No. Stacją. Bo on każdy dimension w świecie traktuje jako planetę, nie? No, właśnie. A warp jest do podanych tam, masz do wyboru z listy planet, więc nie za bardzo to zadziała. Albo mi się zdaje, albo na Księżycu zrespiła się slajmowa wyspa. No nie. Oho. Nie wróciłem? To jest Minecraft, cholera, nie oczekujcie dużo. Jest Minecraft, jest... Dobra, tak czy inaczej ludziska, widzimy się w kolejnym odcinku ATG. Pozdrawiam was gorąco, trzymajcie się. I cześć. GTA.